Cześć widzowie, cześć przy herbatce sobotniej. Lubimy te sobotnie herbatki, prawda? Tak, tak. Tak. No. Wiecie co? Ale wiecie co? Ciekawie, ile teraz osób zapytał. No co? Wiecie co? Schemat weekendowy w te wakacje się po prostu powtarza. Cały tydzień była przepiękna, jak na angielskie warunki pogoda. Wręcz upalna, słoneczna, bezwietrzna. Pięknie, cudnie. Dziś jest sobota, od 4 rano leje. I nie przestaje. No i będzie pewnie lało też jutro. Met Office co prawda podawał na dzisiaj, że będzie słońce, że jutro będzie słońce. Tam, typie. Nie będzie słońca bez weekend. Słońce wyjdzie w poniedziałek rano. I będziemy wszyscy sobie radośnie, skocznie do pracy szli. I będzie słoneczko. No przynajmniej człowiek nie moknie jadąc do pracy, prawda? Musimy znaleźć wszystkim coś dobrego, taki brytyjski optymizm. No, a propos optymizmu i radosnych wiadomości, moi drodzy. W związku z tym, że Jakubowski zaczął tam robić taką akcję w stylu, że się wkurzyłem już tak troszkę na to, co się dzieje względem Polaków i że czas by wreszcie coś z tym zrobić, napisał do mnie jeden z moich widzów z propozycją następującą, że dobra, tam próbuje dziubać jakąś stronę, fanpage, coś na Facebooku, a on zawodowo pisze strony internetowe, więc on by machnął taką stronę w celu tego projektu. I napisał, że oczywiście zupełnie za darmo, że to nie jest komercyjna propozycja. Bardzo proszę i bardzo dziękuję. Imienia widza nie będę na razie wymieniał, bo nie wiem, czy sobie życzę, a właśnie z nim nie rozmawiam, żeby go o to zapytać. Rozmawialiśmy sobie wcześniej. Od razu napisałem do tych moich widzów, którzy wcześniej się tam oferowali w zakresie grafiki i tak dalej. Zobaczymy, co odpiszą. Oczywiście wszędzie zaznaczyłem, że to jest projekt wolontariat. A nawet przy okazji, bo padła, jak rozmawiałem z tym moim widzem o stronie, to padła właśnie kwestia tych tam opłat za domenę i tak dalej. I tu mnie olśniło, na co wydamy, przepraszam za wrażenie, ale muszę powiedzieć, na co wydamy chujowe przychody z YouTube'a. Moje chujowe przychody z YouTube'a wydamy właśnie na to. No, słuchajcie, z tego to mówię wam, to, tam co wpływa to. No może iść na to. Tak tego nie wydaje, więc niech sobie będzie. Przynajmniej się, że tak powiem, nie będziemy musieli z własnej kasy, kieszeni wydawać pieniędzy na to. Czy ja nie będę musiał, a YouTube to, że tak powiem, sfinansuje. Także macie, o, teraz macie tą podwójną motywację do klikania reklam. No, a nie, no spoko, możecie klikać tak jak dotychczas, to wystarcza w zupełności. I w zupełności wystarczy na utrzymanie tego wszystkiego. A jeszcze na piwo zostanie. A ten, na niewielkie, bo niewielkie, ale zostanie. Dobrze? No. Co chciałem mówić? Za kilka godzin rozpoczyna się marsz w Harlow. Marsz Polaków w proteście przeciwko zamordowaniu Arkadiusza. Mam nadzieję, że będzie przebiegał spokojnie i że będzie to taki, ale jednocześnie będzie to bardzo wyrazisty protest, który może otworzy oczy wielu osobom. To, co mówiłem też wczoraj w poprzednich pogadankach o tym, bo na temat tego zabójstwa, to nie jest pierwszy i odosobniony przypadek. Wielu przypadków jest w ogóle niezgłaszanych. Mówię, jakieś takie zaczepki słowne na ulicach, czy różne inne rzeczy. Moja koleżanka, która jest ochroniarką w klubie, ale to było już jakiś czas temu, ona mi opowiadała, że właśnie jacyś ludzie zaczęli na nią tam, pijani oczywiście, ale zaczęli drzeć mordy, że jest polską dziwką, polską kurwą, bo słyszeli bardzo silny polski akcent, a ona ich po prostu chciała wylegitymować przed wejściem do klubu, bo miała wątpliwości, ona i jej angielski kolega, tylko na nią poszły wyzwiska, na kolegę nie. Bo chciała wylegitymować, bo nie była pewna, czy ci ludzie są pełnoletni. Proste. Wykonywała swoją pracę, a usłyszała, że jest polską dziwką. Ale mówię, to można by naprawdę mnożyć takie przypadki. I to niektóre właśnie są takie, że ludzie tam machają na to ręką, bo se pogadał, bo pijany, bo naćpany, bo coś tam. Tylko że wiecie, ci pijani i naćpani to właśnie mówią to, co myślą, tak? Już nie mają zahamowań, więc taki Anglik trzeźwy to się kontroluje. Wielu rzeczy nie powie, bo się boi. Posądzenia o rasizm ma swoje sobie myśli. A co w przypadku pobicia przez tych młodych ludzi tego Arkadiusza? Niepokojące jest to, że tacy młodzi ludzie zrobili to z takich właśnie pobudek. To co będzie, jak dorosną? Ku Klux Klan stworzą? Będą gonić z maczetami? O to chodzi.
Takie mam herbatkę z pogadankę z wami, troszkę postkomentową, bo sobie tu pogadamy. Agnieszka Lenart, piszesz mi, że pod moim filmem o polskie życie też się liczy. Michał, mylisz rasizm z ksenofobią. Tłumaczysz mi tu, co to jest rasizm, a co to jest ksenofobia. Że rasizm to dyskryminowanie koloru skóry, ksenofobia cudzoziemców. Nie, Agnieszka Lenart, ja nie mylę rasizmu z ksenofobią. Ja używam słowa rasizm, ponieważ takiego słowa na wszystko, i ksenofobię, i na rasizm, używa się w Wielkiej Brytanii. Tu nikt nie używa zwrotu ksenofobia. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby mówili o ksenofobicznych atakach, tylko mówią o rasistowskich atakach. No i w ten sposób to używam. Powiem wam inaczej, jeszcze dla przykładów, z kolei w południowej Afryce nie używa się słowa rasizm. Na ataki na przykład na imigrantów z Zimbabwe czy z Nigerii, czy na białych imigrantów, nie mówi się, że to są ataki rasistowskie, tylko właśnie ksenofobiczne. Tam się używa jako zamiennika właśnie słowo ksenofobia. A w Anglii się używa słowa rasizm. I tym rasizmem, ta w ogóle definicja rasizmu w Wielkiej Brytanii jest spaczona i od początku to widzę, odkąd tu mieszkam, bo dla mnie było szokiem, że właściwie wszystko, co nawet jeżeli powiem koledze, że ma chujowo obcięte włosy, a jest Chińczykiem, to mi ktoś powie, ty, ale nie bądź rasistą. No to dokładnie, to słuchajcie, do takiego, a ci, którzy nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, to może otwierają oczy ze zdumienia, ci, którzy mieszkają, to doskonale wiedzą, do jakiego absurdu jest posunięte używanie słowa rasistowski czy rasizm. Nawet ostatnio, jak gadałem z takim moim kolegą, który pracuje w... który pracuje w jednym z urzędów z Anglii. On też mi opowiadał jakąś sytuację, że właśnie jakaś czarna kobieta się tam na niego wydzierała, a on jej powiedział, że... bo ona mu powiedziała coś takiego, tak, bo ty mnie gorzej obsługujesz, bo pokazujesz mi swoją białą wyższość, czy coś takiego, a on mówi, że on ją za chwilę oskarży o rasizm i o hate crime, że to jest hate crime. To jest jego pojęcie. Wiecie, o co chodzi. No fakt, że blaska trochę przegięła, no ale... Czy tak jak ja kiedyś o koleżance w pracy, która była z Singapuru, Chinką z Singapuru, powiedziałem, że jest Chinese, to ona mi to kolega mi zwrócił uwagę, nie mów tak, bo to jest rasizm. W Wielkiej Brytanii nawet określanie czyjegoś koloru skóry, czy mówienie o kimś, używając jego narodowości, to jest rasizm. No, w przypadku akurat Polaków nie jest rasizmem, bo się Polisz mówi o wszystkim. Słuchajcie, ja wam powiem coś, bo tutaj odnośnie tych komentarzy waszych... Czekajcie, bo znajdę te właściwe. W związku z tym, bo to jest mieszanie generalnie, tak jak powiedziałem, to jest też mieszanie pewnych pojęć. I to jest bardzo niebezpieczne, moi drodzy. O, tu jest ten komentarz, który chciałem, tak, przepraszam. Maja M, moje wczorajsze postkomentu numer 59. Maja M, długi komentarz, wyłuskam z niego to, do czego chciałem się odnieść. Michał, w kilku ostatnich odcinkach poruszasz temat rasizmu, krytykując według ciebie nadmierną poprawność polityczną w wielu krajach Europy Zachodniej, w szczególności Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Obwiniasz lewackie ugrupowania za to, że otoczyły czarnych Arabów i Azjatów parasolem ochronnym. Z drugiej jednak strony zarzucasz mediom i rządowi brytyjskiemu brak tej poprawności politycznej w stosunku do polskich mniejszości. Zgadzam się ze wszystkim, tak robię. Czy to nie paradoks? Czy to nie paradoks, że sam jesteś rasistą i wkurza ciebie, że nie możesz wyrazić otwarcie swojej niechęci do czarnych w miejscach publicznych, a z drugiej strony razi ciebie rasizm ze strony Brytyjczyków w stosunku do Polaków? Odniosę się do tego w ten sposób, Maja M. Wkurza mnie to, że nie, że nie mogę, bo ja to robię, tylko że nie, że ja mogę zostać za to oskarżony. Rozumiecie? Bo cały czas próbuję wytłumaczyć wam jedną rzecz i wielu pongliszy. Ja będę teraz umownie wszystkich tych moich widzów Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i na Wyspach w ogóle, czyli w Irlandii też, nazywał pongliszami. Słuchajcie, pongliszy wiedzą o czym mówię. Pongliszy wiedzą o tym, że są podwójne standardy. Są stosowane podwójne standardy. Jestem rasistą w tym kontekście, znaczy ja się śmieję z tego, że jestem rasistą, bo w ujęciu definicji brytyjskiej jestem jak najbardziej rasistą. Bo wytykam przywary rasowe, przywary narodowe, bo polskie też mogę wymienić, nie ma problemu. Co, będę antypolskim rasistą wtedy? Tak, no mogę być, jestem rasistą, ponieważ różnicuję ludzi. Ale nie w sposób negatywny, w taki, że namawiam to, że należy, nie wiem, zabić wszystkich Murzynów. Nie.
Ale jeżeli jest sytuacja, w której Murzynka może uderzyć swoje dziecko i nikt na to nie zareaguje, a Biała uderzy swoje dziecko i natychmiast ktoś dzwoni po policję, że jest przemoc w rodzinie, to to jest podwójny standard. Tak? Tak. Murzyn może drzeć się na ciebie i wyzywać cię od białych szmat i śmieci i nic się z tym nie stanie. Tak? A próby jakiejkolwiek zgłoszenia tego na policji będą... Nawet na zasadzie, bo słyszałem taki... To był paradoks. Nawet na zasadzie taki, a może go sprowokowałeś? Sprowokowałem? Słuchajcie, takie rzeczy to jest dokładnie to samo mówienie, jak że dziewczyna, która została zgwałcona, bo sprowokowała gwałciciela, nie wiem, wystającymi majtkami spod za krótkiej spódniczki. To są przestępstwa. Jeżeli podwójne standardy dotyczące tego, że określonym grupom etnicznym można pewne rzeczy, a określonym nie. Polak natychmiast jest określany jako rasista, jak tylko cokolwiek powie złego na tak zwanych ciapatych, na czarnych i tak dalej. Czarny, tak jak ten mój kolega, może bluzgać o East Europeans, o Polish, Russian, Slovakian, Czech people i tak dalej, i to w publicznym miejscu, w pubie, i nikt nawet się nie odwrócił za nim. Gdybym ja się zaczął drzeć w pubie, co kiedy, znaczy nie tyle drzeć, co mówiłem kiedyś głośno, jak z Leslie byliśmy na piwie, i zacząłem coś mówić o Pakistanach, to ona mnie uciszała, mówi, ej, ucisz się, bo ktoś za chwilę ci zwróci uwagę, albo będziesz miał kłopoty. Tylko, że gdyby Pakistan siedział na moim miejscu i wyzywał na Anglików, czy na Polaków, czy na kogoś, nikt by mu nie zwrócił uwagi. Dlatego w autobusie, w którym jechałem, gdzie gość za mną pochodzenia pakistańskiego, na cały autobus go było słychać, mówił o tym, że jest za dużo Polaków, nikt mu nie zwrócił uwagi poza mną. Gdybym ja siedział w tym autobusie i gadał do kolegi po angielsku, że jest za dużo Hindusów czy Pakistanów wokół, zobacz co się dzieje, uwierzcie mi, byłaby reakcja przynajmniej kilku osób w tym autobusie. Byłaby reakcja przynajmniej kilku osób. To są te podwójne standardy, Maja M., o których mówię. I to razi mnie rasizm ze strony Brytyjczyków. Tak, razi mnie rasizm ze strony Brytyjczyków w stosunku do Polaków, ponieważ oni nie tylko nas nie lubią, oni nie lubią wszystkich innych nacji. Dlatego on mnie razi. Bo mogliby sobie być rasistami wobec nas, gdyby byli rasistami wobec wszystkich, których nie lubią. Ale oni nie będą rasistami wobec Pakistańczyków czy Murzynów. Nie, nie, nie. Bo to grozi właśnie bycie oskarżeniem o hate crime. A wobec Polaków? Nie. Nie. Czego pokłosiem, to głupie słowo weszło mi w głowę kilka miesięcy temu, to jest pokłosie właśnie czego? Ano tego, że Polska nie ma, Polacy w Wielkiej Brytanii nie mają żadnej reprezentacji. Żadnej. Jeszcze piszesz o tym, że o ile dobrze pamiętasz, to nagonka na Polaków w UK zaczęła się od wypowiedzi Camerona, że nasi rodacy pobierają za dużo zasiłków. Bo wiecie, z tymi zasiłkami tutaj przytaczasz statystyki, na których miejscach jesteśmy tutaj w pobieraniu zasiłków, na przykład Working Age Benefits. Pierwsze miejsce Pakistan, drugie Polska, trzecia Somalia. Job Seekers, Polska, Pakistan. Tylko pamiętajmy jeszcze o kolejnej rzeczy, bo to się znowu pięknie tutaj rozmywa. Tych Pakistańczyków, mówi się o tam, ktoś neguje, że Polacy nie są największą grupą. Z punktu widzenia używania języka i braku brytyjskiego obywatelstwa jesteśmy największą mniejszością. Gdyby wszyscy ci Polacy, którzy mieszkają tutaj już więcej niż 5 lat, wystąpili w tej chwili o brytyjskie obywatelstwo i dostaliby je, bo po 5 latach można, dostaliby brytyjskie paszporty, już nie byliby ujmowani w tych statystykach jako Polacy, tylko byliby ujmowani w statystykach jako Brytyjczycy. Dlatego Pakistańczycy są na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Jest ich znacznie więcej, ale masę z nich jest tutaj już urodzonych. A nawet ci, którzy przyjechali, mają brytyjskie obywatelstwo już dawno nadane i noszą brytyjskie paszporty. Ja byłem świadkiem takiej śmiesznej sytuacji w sklepie nocnym. W sklepie nocnym wszedł jakiś pijany gość, jakiś Azjata, nie wiem, czy Pakistańczyk, czy Afgańczyk, no jakiś taki Azjata. Wszedł pijany w ogóle, no to już inna sprawa. I zaczął się tam awanturować do właściciela sklepu, że on ma za drogie wina. A właściciel mówi, no ale to są normalne ceny win. Jak chcesz kupić tanie, on mu powiedział wprost, chcesz kupić tańsze, to sobie jedź do Aldiego czy do Lidla, tam masz bardzo tanie, ale o tej porze jest zamknięte, nie? A ten gość do niego mówi tak, że on jest British, że on jest British. On ma British paszport i on nie będzie płacił za wina takich cen. Jeszcze powiedział w azjatyckim sklepie, bo właściciel sklepu też Pakistan. To był paradoks. Wszyscy, my zaczęliśmy się śmiać z niego, bo on tak, British. Bardzo kolorowy British. Ale to jest też myślenie. Natychmiast jak dostaną paszporty, od razu się czują wielkimi Brytyjczykami. Przy czym i wtedy wykorzystują ten argument swojej brytyjskości do tego, żeby się tak zachować, a nie inaczej.
Mówimy o tych zasiłkach. Słuchajcie, jeszcze wracając do tego widza, Jacek Litwiniuk, tak, że napisał, że pracuje i pobiera benefity. Ja muszę teraz na chwilę stanąć w jego obronie, bo może też trochę się zagalopowałem. Znaczy nie zagalopowałem, no powiedziałem, że zabieram, no to fajnie. Jeszcze zależy, jakie widz Jacek Litwiniuk pobiera, pobiera benefity, nie? Bo jeżeli pobiera na dzieci child benefit, to mu się to słusznie należy jak wszystkim, bo tutaj to jak gdyby z automatu się nadaje. Jeżeli jest na low income, czyli na niskich przychodach, czyli za mało zarabia, to może mu się należeć housing benefits czy council tax support. No właśnie, bo to o to chodzi. Ale ja wiem, na przykład teraz nie mówię o Polakach, bo Polaków, czy ja takich znam, no nie, osobiście nie znam takich Polaków, słyszałem o kimś tam, że właśnie niesłusznie pobierają ludzie jakieś zasiłki, udają, tak. Ja to słyszałem z czwartej ręki, że taka dziewczyna, co tam ją niby z widzenia znam, to koleżanka mi opowiadała, znasz tą i tą? Ja mówię, no znam z widzenia, taka, bo ona taka dosyć głośna jest, że tak powiem, w okolicy, w tej dzielnicy, w której kiedyś mieszkałem, w Birmingham. Ta koleżanka moja nadal tam mieszka. No mówi, to ty wiesz, co ona zrobi, jaki numer? Że ona udaje teraz, że jest samotna. Jak udaje, że jest samotna? Mówi, no tam, że niby mąż się wyprowadził od niej, coś tam. I ona udaje, że jest samotna, bo oni mają czwórkę dzieci i ona teraz ciągnie zasiłki pełne na wszystko. Na cały dom, czynsz jej płacą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, przecież ją strapną. Prędzej czy później ktoś doniesie z sąsiadów, albo oni sami robią, przecież urzędy robią same kontrole czasami. Wystarczy, że znajdą tam, będzie siedział ten mąż, gościu, czytał gazetę w kapciach, to co pan tu robi? Nie, wiecie, o co chodzi. Taki kolega mi opowiadał, że jego kuzynka tak została, znaczy złapana. Właściwie, tam była skomplikowana sprawa, ale w każdym razie dziewczyna musiała zwrócić kilka tysięcy funtów, bo pobierała zasiłki przez kilka lat, faktycznie była po rozwodzie, faktycznie mąż nie mieszkał z nią, faktycznie ona ma jedno dziecko, nie wiem nawet, czy dwójkę, czy trójkę, nieważne. A i ktoś z sąsiadów na nią doniósł, napisał donos na nią. Że ten mąż tam mieszka. A to było dlatego, że ten mąż tam raz na miesiąc czy raz na pół miesiąca przyjeżdżał na chwilę, żeby tam jej, nie wiem, przywieźć jakieś parę drobiazgów dla dzieci i coś tam. No i to ona tam, pamiętam, że do prawnika szła, żeby tą sprawę odkręcić, że ona faktycznie mieszka sama, jest samotnym rodzicem, a że mąż do niej czasami przyjeżdża, bo chce się zobaczyć z dzieckiem i coś mu dać w prezencie. No, ale takie rzeczy się dzieją, więc wracając do tych zasiłków, jeszcze, tu już sprostowałem pana Jacka, tak, sprostowałem pana Jacka, ściągę mam. tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę grupę pochodzenia etnicznego, a nie obywatelstwa również i nie języka, to się może okazać, że Polacy są na czwartym, czy na piątym, czy nawet na szóstym miejscu, jeśli chodzi o rozmiar tej populacji na wyspach, a nie na pierwszym. Ale jeżeli bierzemy kryterium braku obywatelstwa brytyjskiego i języka, którym się posługujesz w domu, to Polacy mogą być na pierwszym miejscu, jak najbardziej. Dlatego, że mój kolega Ali, on jest Pakistańczykiem już tu urodzonym, ale on mówi w urdu. W domu mówią w urdu. Ale on sam kiedyś o tym gadałem z nim, on mówi, że nie, że oni oficjalnie wszędzie piszą pierwszy język, którym się posługujesz jako pierwszy, angielski. Oni wszyscy deklarują angielski, nawet jak mówią łamanym angielskim, ich pierwszym językiem jest angielski. Bo są takie ankiety przy okazji różnych tam urzędniczych spraw. Jaki jest twój język ojczysty? Angielski. Oni wpisują angielski, my wpisujemy język ojczysty polski. Na drugim miejscu jest język używany angielski. I te statystyki są brane. To także te statystyki, to one są, powiem wam, nie tyle naciągane, co one są oparte o określone klucze i kryteria, które powodują właśnie taki, a nie inny wynik. Tam ktoś pisał o statystykach dotyczących przestępców w więzieniach. I to też, znowu, to jest to samo. 10 tysięcy tam, że ktoś podał, że nie, 900 osób siedzi w więzieniach Polaków, czy tam, no nie wiem, nieważne ilu, że niby dużo, że niby najwięcej spośród mniejszości. Ale Pakistańczycy, Afgańczycy czy Jamańczycy, którzy siedzą także w tych więzieniach, oni nie są brani pod uwagę w statystykach jako odrębne narodowości, jeżeli mają paszporty brytyjskie, a w większości mają, to są w tej grupie Brytyjczyków, którzy siedzą w więzieniach. Jedynym kryterium sprawdzenia przejść się do takiego więzienia i zobaczyć, jaki kolor skóry mają więźniowie w większości. Wtedy będziemy widzieli, czy są to w większości biali, a jeżeli biali, to z jakich grup etnicznych się wywodzą, tak, narodowych, i przepytać ich, skąd pochodzą. A jeżeli kolorowi, to też. Przepytać ich, skąd pochodzą. Bo to, że ktoś ma brytyjski paszport, wcale nie oznacza, że urodził się w Wielkiej Brytanii i jest Brytyjczykiem.
Rozumiecie, o co mi chodzi? Może trochę chaotycznie mówię w tej chwili, ale... Bo dla mnie to są rzeczy już zrozumiałe bardzo. Może dla wielu z widzów, którzy są poza jak gdyby tą rzeczywistością brytyjską, jest to niezrozumiałe, trochę skomplikowane. Ale jest to skomplikowane i pomieszane, no. Tutaj już o tym domu się... ale to już nie będę mówił, bo wyjaśniałem we wczorajszym postkomentum, czym jest dom. Wielu z was odniosło się do tych moich słów w taki sposób, że się z tym zgadzacie. Ci, którzy tu mieszkają. Dom jest tam, gdzie mieszkamy, gdzie mamy rodzinę, gdzie mamy bliskich, gdzie się zakorzeniliśmy. I tak jak powiedziałem, ja nigdy nie będę Anglikiem. Może zostanę Brytyjczykiem, bo dostanę obywatelstwo brytyjskie. Ale zawsze pozostanę Polakiem, no. Pongliszem takim. Właśnie dlatego będę używał teraz nazwy Ponglisz. No a właśnie, bo to Marmar pisze, że nigdy to nie będzie twój dom. No jak to nie, jak jest? Marmar, no to wiesz lepiej ode mnie, gdzie jest mój dom? Ja w Polsce nie mam żadnego domu, nic. Ja z Polską jestem związany, tak jak zresztą inna koleżanka pisała, Wicka, że tak samo jak ona i wielu innych, jestem sentymentalnie związany z krajem. Bo jest to mój kraj urodzenia, pochodzenia, wychowania. Ale mój dom jest tutaj. I to, że ty mówisz, że to nigdy nie będzie mój dom, tego stanu rzeczy nie zmieni, moja droga. Piszesz do mnie, że wmawiam sobie niektóre rzeczy, żeby przetrwać. Ale jakie przetrwać? Ja tu mieszkam, żyję, pracuję, płacę podatki, udzielam się społecznie. No, kuźwa, jakie przetrwać? Piszesz, zresztą przeszkadza ci tyle rzeczy w UK, których w Polsce nie ma i co te? I teraz co? Przeszkadza mi, tak samo jak mieszkałem w Polsce, też mi wiele rzeczy przeszkadzało w Polsce. I nadal mi w Polsce i w Polakach w Polsce wiele rzeczy przeszkadza. Czyli jak mieszkałem w Polsce i przeklinałem na wiele rzeczy w Polsce, na przykład na urzędy, na przykład na opieszałość z publicznej służby zdrowia, na chamstwo na drogach, na syfiarstwo, na bałagan organizacyjny, to co? Polska nie była moim domem? To był jakiś paradoks? Nie. Tu też mieszkam i to jest mój dom, w sensie mieszkam w tym kraju i ma prawo mi wiele rzeczy przeszkadzać. Może niewiele, ale część rzeczy mi przeszkadza, bo mi przeszkadza, bo mi się nie podoba. Mam prawo? Mam prawo. Gdybym mieszkał w Stanach Zjednoczonych i też tam był zakorzeniony, gdybym narzekał, to co, nie miałbym prawa tam mieszkać? To jest takie, Marmar, to jest takie myślenie, wiesz... Tutaj też piszą osoby, m.in. Agnes S. Właśnie Agnes S, ty jesteś z Birmingham? Jesteś z Birmingham? Weź się odezwij na privie, może, bo tu już mam kilku widzów z Birmingham, z którymi się wcześniej widziałem. Jest kilku takich, których jest chętnych do spotkania. Może byśmy sobie takie wspólne wyjście w kilkanaście osób zrobili. Agnes S, to do ciebie. Pisze, że pracują ze mną w biurze trzech kolesi Anglików, ludzie w wieku 40-50. Jeden z nich notorycznie za każdym razem, kiedy kumpela Polka przychodzi mi coś powiedzieć, zawsze mówi no Polish. Niby żartem, niby serio. Ja wiem, jak to, no, niby żartem, niby serio, nie? No wiem, wiem. Zdarza nam się mówić po polsku, ale w większości mówimy po angielsku do siebie w pracy, ale ja mówię to samo, jak było wcześniej w firmie energetycznej, gdzie z Kasią rozmawialiśmy po polsku, ale to do siebie. Często rozmawialiśmy, jak mówiliśmy o takich sprawach, powiedzmy, nie naszych prywatnych, tylko tam wymienialiśmy opinie o filmach czy o czymś, to gadaliśmy po angielsku, żeby inni się też dołączyli do dyskusji, żeby wiedzieli, co mówimy. Tam w miarę było ten, ale tu w tej pracy, w której jestem teraz, z tym jednym z moich przyjaciół i widzów jednocześnie, z którym pracuję, siedzieliśmy, słuchajcie, rano na kantynie zupełnie sami. Gadaliśmy sobie po polsku, no co, będziemy sami siedzimy, jeszcze po angielsku mamy gadać? I wszedł nasz szef, który zrobił sobie herbatę, my tam sobie gadamy w kącie, a on wychodząc niby z uśmiechem mówi English please. A zaskoczyło nas to o tyle, że wydawało, że ten człowiek od początku był bardzo otwarty, w sensie na obcych i tak dalej, nawet na rozmowie kwalifikacyjnej ze mną właśnie wypytywał o Polskę. Sam mówił, że no wiesz, że mój angielski jest bardzo dobry, że on w sumie się czuje zawstydzony, bo on tam ma brata we Francji, często do niego jeździ, a jego brat nawet po francusku nie mówi, chociaż mieszka we Francji 10 lat, tylko po angielsku i to jest takie trochę ignoranckie. Więc wydawało mi się, że facet mi jest normalny, to nagle takie English please, niby żartem, niby z uśmiechem, ale... Wiecie? I to też pokazuje, że tu niby miło, fajnie i przyjemnie. Coś mi wpadło do herbaty. Mucha mi wpadła. Już nie będziemy pili herbatki z muchą. Że niby wszystko przyjemnie, fajnie, ale czasami są momenty, gdzie oni się nie kontrolują, pokazują, co tak myślą naprawdę. No. Także mówię, temat nie jest łatwy i temat do przedyskutowania jest naprawdę skomplikowany. Zwłaszcza w takim społeczeństwie jak brytyjskie, gdzie cały czas będę podkreślał, że uważam na tle innych krajów europejskich, w których panuje wielonarodowość,
Ten kraj jest stosunkowo najbardziej zbalansowany, panuje tutaj balans społeczny. Są te rzeczy, które się dzieją, ale nie ma jakby takiego bardzo silnego zradykalizowania się na grupy etniczne, które żyją oddzielnie i w ogóle walczą ze sobą. Nie ma tego. A co do przejawów antypolskości, jest ich mnóstwo. Ja poświęcę jutrzejszy dzień, niedzielę, zwłaszcza jak będzie padać, nawet nie poświęcę, tylko z przyjemnością posiedzę w domu. Usiądę porządnie i wtopię się w internet przez ostatnie 4 do 5 lat w poszukiwaniu wszystkich notatek tylko w polskich portalach na wyspach, bo one piszą o tym dosyć głośno. O wszystkich przypadkach antypolskich zachowań. I teraz wam powiem jeszcze tam, wracając do tej wypowiedzi Wicki, która mówiła, Maja M., tak, że mówiłaś o tym, że o wypowiedzi Camerona, ale też same wytyczne medialne, które były. Przed Brexitem chodziło o to, żeby nastroić ludzi jak najbardziej do niechęci do imigrantów, wykorzystując kazus Polaków jako najbardziej widocznych, bo spora grupa nas tutaj mieszka. Pakistańczyków się nie rusza absolutnie, Murzynów, Jamańczyków absolutnie, więc Polaków wybrano, bo to najłatwiejszy cel i jedyny możliwy w zasadzie do wykonania tej akurat akcji, czyli wzbudzenia niechęci do imigrantów. Słuchajcie, zaraz by się podniosło takie larum w parlamencie, jakby ruszyli Pakistańczyków, że nawet pojęcia nie macie. A Jamajczycy poszliby robić burdy w centrum. To już mówiłem kilka razy. Więc mówisz o tym, Maja M. Dobrze, ja pamiętam, ci z was, Ponglisze, którzy śledzicie brytyjską telewizję, to może zwróciliście też uwagę na to, na co ja zwróciłem uwagę. W przekazach medialnych od roku, czy nawet więcej, do Brexitu samego, do głosowania, jeżeli były jakiekolwiek wzmianki, czy mówienie o czymkolwiek na temat Polaków, to były tak, kręcone materiały gdzieś w jakichś polskich gettach, pokazane właśnie brudne ulice, jakieś tam, że tu polski sklep, polski shop, coś tam. Wybierano jakieś właśnie, przepraszam, nie chcę nikogo urożyć, ale jakieś panie Krysie, Jole i panów Marianów, Januszów, wracających z budowy, albo zarośniętych gości, którzy mówili łamaną angielszczyzną. Wiecie, o co chodzi? Wybierano takich ludzi. To kreowało cały ten wizerunek Brytyjczyka, który nigdy nie jeździ do takich dzielnic, to tak patrzy, Boże, ci ludzie są okropni. A potem, już mówiłem o tym w swoim filmie zaraz po głosowaniu brexitowym. W parę dni po Brexicie, gdzie zaczęły się też ataki, już się wtedy zaczęły jakieś tam ataki, tu kogoś w autobusie zlekceważono, tu potem był atak na ten dom polski właśnie. I wtedy nagle brytyjska telewizja, pokazujemy ich od dobrej strony, żeby to za bardzo nie eskalowało, bo się jeszcze zrobi burda. I nagle, bo właśnie po tym, jak tam spalono komuś tą szopę, komuś Polakowi obrzucono kamieniami samochód, komuś zniszczono motocykl, pomalowano sprayem drzwi wejściowe do domu polskiego, wypowiedzi Polaków. Nagle znaleźli do wywiadów Polaków, którzy pod krawatem, facet pracujący w jakiejś korporacji, stoi na tle budynku, w którym pracuje, w garniturze i mówi świetną angielszczyzną, mówi, że jest Polakiem, właśnie czuje się zaniepokojony. Nagle znaleziono dwie eleganckie starsze panie pijące kawę w kawiarni gdzieś na Deptaku w Londynie, które mówią, że są Polkami, mieszkają od kilku lat w Polsce i mówią świetnie po angielsku, w Wielkiej Brytanii, świetnie mówiąc po angielsku, też się czują zaniepokojone. Nagle pytają dzieci polskie w szkołach, wszystkie ładnie uczesane, ubrane, prawda? Nagle się pokazuje tą taką rodzinną atmosferę, polskie rodziny na tle ładnych domów. Przecież słuchajcie, dobrze wiemy, że telewizja może wszystko pokazać, nie? Ale, i teraz mówię tak, co się mówi za naszymi plecami, tak wczoraj gadałem z tym kumplem w pracy, co się musi mówić za naszymi plecami, że nawet ten mój przyjaciel, ten mój kumpel Jamajczyk zaczął takie rzeczy opowiadać. O tym, że Polacy wyrzucają im specjalnie materace na ulicy. To zresztą w Wielkiej Brytanii często to widzimy, pobliżej widzimy, nie? Że ktoś ma materac, sobie wymienia, kupuje nowy, to ludzie to wystawiają przed domy albo wyrzucają. No, oczywiście Brytyjczycy tacy naprawdę poprawni, no to każdy dzwoni do kancelu, żeby mu to wywieźli. I w tym dniu, kiedy ma przyjechać taka specjalna ciężarówka, która wywozi na przykład wielogabaryty typu meble, materace, no to zbiera z ulicy, to się w tym dniu wystawia. Ale w wielu dzielnicach biedniejszych ludzie to wyrzucają na ulicę. Takie materace potrafią na środku ulicy leżeć. Jakieś stare szafki, lodówki, pralki, naprawdę. W tym nie ma żadnej przesady, takie rzeczy są. Ci, którzy mieszkają w dzielnicach takich normalnych czy biedniejszych, dobrze wiedzą, jak to wygląda. I on nagle zaczyna o to wszystko, ten mój przyjaciel, obwiniać o to wszystko East Europeans i Polish people. I słuchajcie też, bo w odniesieniu jeszcze do Mai M, ale tam jest więcej takich przykładów, że niby ja tutaj z jednej strony ten rasizm, a z drugiej strony się oburzam. Słuchajcie, ja bym w ogóle powiedział tak, mój rasizm, ten tak zwany, to jest mój rasizm tak zwany, w sensie się oburzam na to, że jedni są traktowani lepiej od drugich. Bo tu o to chodzi i na tym polega mój rasizm. Ja chcę być traktowany tak jak Jamajczyk czy Pakistańczyk. Że nie wolno mnie obrażać, nie wolno mi nic złego powiedzieć, nie wolno użyć, nie wiem, w moim kontekście określenia jakiegoś takiego niewłaściwego. Na przykład.
Ale o czym chciałem mówić? W tym kontekście. Patrzcie, że mi umkło. Też nie było to nic ważnego. To wtedy ucieka z głowy jak nic ważnego. I. No kurczę, uciekło mi. Ludzie, pomóżcie mi. Tutaj Piernik pisze, tak, za chwilę ktoś doniesie na kanał, że kanał nawołuje do nienawiści i wtedy o dziwo służby zareagują błyskawicznie i zdecydowanie. No tak. No. Takie to są w UK standardy równości. No właśnie te standardy równości. Jeszcze tam było coś, co bardzo chciałem powiedzieć. Dobra, chyba zakończymy to, bo mi naprawdę uciekło z głowy. Ewelina Zim, piszesz, pamiętam jak przed Euro 2012 Sol Campbell ostrzegał brytyjskich kibiców, żeby nie jechali do Polski, bo mogłoby wrócić w trumnie. No właśnie. A pamiętacie, co się potem jeszcze stało? Jakiś ten jeden Irlandczyk został zabity w Poznaniu? Jakieś bójce kibiców? O? Wiecie, że ja czasami naprawdę zaczynam myśleć, że to kurwa jest wszystko ustawiane. Że może nawet teraz to zabójstwo tego Polaka też jest ustawione, żeby jeszcze bardziej eskalować te nastroje, żeby Polacy wreszcie pokazali, że są ci źli i zaczęli demolować na przykład miasta, wtedy dadzą im argument. Ale tu już lecę teorią spiskową, także wiecie, nie miejcie mi tego za złe. Zresztą wiecie, że jestem wielbicielem teorii spiskowych. To nie jest typowo, jestem wielbicielem faktów spiskowych, nie teorii. No i kończąc, podsumowując temat tego właśnie rasizmu, nierównego traktowania w Wielkiej Brytanii, ja powiedziałem, ja chcę być traktowany tak inni. Dlaczego mnie można obrażać, czy mówić źle, negatywnie o mnie, przedstawiać naszych obywateli źle w telewizji, a innych pokazywać tylko z dobrej strony, albo nie mówić o nich wcale, się nie odzywać? No. Założę się, że to, co miałem wam do powiedzenia, przypomnę sobie, jak wyłączę kamerę. Ale nie będę robić dogrywki, powiem to najwyżej w następnym czasie. To był spontan, nie zapisany na karteczce z podpowiedziami, dlatego mi nie wróci do pamięci. Jeszcze sprawdzimy tylko, czy nie ma czegoś w spamie. Nie ma. Nie ma, czy to nie jest? Nie ma. O. A, już wiem, co wam chciałem mówić. Ktoś tam mówił, że mamy. Że nie włączyli mi monetyzacji, że nie włączyli mi reklam pod filmami, które teraz nagrywam. Widzicie, jak się pięknie sprawdza to, że włączam monetyzację pod filmami polskimi? Nie. Ale pod tym filmem, który nagrałem po angielsku, Polish Life Matters 2. Nie została włączona monetyzacja, tylko pojawił się taki złoty znaczek. Klikam sobie na ten złoty znaczek, żeby dowiedzieć się, co to jest. A złoty znaczek mówi do mnie tak, że to wideo, zaraz wam przeczytam dokładnie, co złoty znaczek do mnie powiedział. Że nie ma monetyzacji zablokowanej, ale nie jest też włączona. Bo jest... This video is not advertiser friendly. Że nie jest przyjazne dla reklam. Request manual review, czyli mam poprosić o przegląd taki już manualny, że ktoś to faktycznie zobaczy od początku do końca, a nie YouTube stwierdził. A YouTube stwierdził pewnie na podstawie tytułu, gdzie jest anti-immigrant propaganda. I już mi dali złoty znaczek, że na tym nie dostanę pieniążka za to, za reklamę. A wracając do projektu, kochani, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły dotyczące tego, jak ta strona ma wyglądać, żeby się zjednoczyć faktycznie, Ponglisze, jeżeli nie oglądacie, fajnie by było, gdybyście dołączyli do takiej akcji. Żebyśmy dali znać, że jesteśmy tutaj silną reprezentacją, że jesteśmy wartościowymi członkami tej właśnie sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć, wartościowymi członkami tej społeczności. Chciałem powiedzieć o tym traktowaniu równym. Słuchajcie, jeżeli ja widzę albo słyszę na przykład od kolegów, ty wiesz, ale bo tam na przykład, nie wiem, na West Bromwich, to jest taka polska dzielnica w Birmingham, tam widać tyle pijanych tych Polaków na przystankach, śpią, żygają, sikają, jasne, deportować ich. Ale nie oceniaj wszystkich Polaków na podstawie tego, że kilku zapijaczonych dziadów mieszka na ulicy i mówią po polsku, szczają i zaczepiają ludzi. Słuchajcie, jeżeli ktoś szcza w bramie, to należy mu się kop w dupę, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry i pochodzenie etniczne. Bo jeszcze jak tak, jak rozumiem, wyszczać się w parku w krzakach w nocy, to jeszcze można przeżyć, bo to na łonie natury. Ale czasami naprawdę widzę ludzi, którzy szczają i jest mi wstyd, jeżeli jest to Polak. Ja zwracam uwagę natychmiast. Ale to nie tylko Polacy, słuchajcie. 3 tygodnie temu, naprzeciwko naszego domu, tu było wesele niedaleko, przyjechało dwóch takich czy trzech gości, chyba DJ. Wyładowywali sobie ten
sprzęt cały DJ-owski i wieźli na takim wózeczku tam do tego ogrodu, przez tu do tyłu, do tych sąsiadów. Jeden z nich stanął za tym swoim vanem, który miał, i lał centralnie, kurwa, pod żywopłot sąsiadki z naprzeciwka. Anglik. Także to szczanie to... Mówię, szczanie w miejscach publicznych, chlanie w miejscach publicznych, robienie burt takich... Tutaj nie ma kryterium rasowego ani narodowościowego. Kop w dupę i prace społeczne przez 2 tygodnie dla lokalnej społeczności. Mandat. 1000 funtów. I już nigdy więcej nie nasika w publicznym miejscu. Nie, bo mówię, to są też te argumenty, które, że... No, bo zobacz tych pijanych Polaków, którzy tam... ten fakt! Tych pijanych Polaków w polskich dzielnicach pod polskimi sklepami jest pełno. Jeden z polskich sklepów, który jest w takiej polskiej dzielnicy w Birmingham, gdzie mieszkałem kiedyś, z tyłu ma parking dla klientów. I na tym parkingu notorycznie te wszystkie Mariany, Janusze i tak dalej, czyli ci ludzie, którzy tu przyjechali, nie wiem, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, po to, żeby je potem przepijać. Piątek, sobota, niedziela stoją za tym sklepem na parkingu, na stojące oczywiście debaty polityczne Polaków, nie, mądrzejsi we wsi, wiesz, ruski standard do plastikowych kubeczków, i łoją tam cały czas. Ale czy oni są reprezentacją Polonii na Wyspach? Nie sądzę. Bo tych, którzy ewentualnie piją dobre alkohole w domu, albo nie piją w ogóle, bo są abstynentami na przykład, bo są tacy, to są ludzie, którzy przychodzą do tego sklepu, robią w nim zakupy i jadą z powrotem do siebie do domu. I mieszkają w innych dzielnicach, mieszkają w domach, nie wynajmują pokojów po 16 osób w jednym domu. Słuchajcie, bo mówicie też o tym, że ilu Polaków siedzi w więzieniach i tak dalej. Tutaj przyjechała nie wybrana grupa społeczna z Polski, tylko przyjechali różni Polacy, przekrój społeczny. Gdyby wziąć wszystkich tych Polaków mieszkających w Polsce, w Wielkiej Brytanii tutaj teraz, i podzielić ich procentowo, według wykształcenia, płci, nawet orientacji seksualnej, historii kryminalnej, zamożności, to procentowo założyłbym się, że procentowo będzie się to dokładnie odbijało na tym, gdyby zrobić takie same badanie procentowe na grupie Polaków mieszkających w Polsce całej. Że byłoby to porównywalne, bo przyjechał przekrój społeczny, a nie wybrana elitarna grupa czy mniej elitarna grupa. Tu nie przyjechał sam margines społeczny, tak samo jak nie przyjechali sami intelektualiści. Przyjechał po prostu przekrój społeczny. Przyjechali ludzie ze wsi, ludzie z miasta, przyjechali ludzie bez wykształcenia, z wykształceniem. A są, tutaj mieszkamy, żyjemy, jest nas dużo. No nie, nie, co, wszyscy są święci? Nie, każdemu się zdarza, No niektórym się zdarza popełniać przestępstwa, lądują w więzieniach. Proste. Dobra, koniec tej pogadanki, herbatki z muchą, już nie napiję się nawet łyczka. Dobra, muszę sobie zrobić nową. Do zobaczenia, kochani, widzimy się potem. I bardzo proszę o kolejne komentarze. Bardzo, 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 bardzo proszę, bo widzę, że coraz więcej nowych widzów zupełnie, zwłaszcza w kontekście tych pongliszy naszych, którzy mieszkają na Wyspach, wypowiada się. Bardzo dziękuję Wam za te wypowiedzi. No, a jeżeli ktoś ma jakiś jeszcze pomysł, w jakim kierunku rozwinąć tą stronę, którą chcemy założyć z kolegą widzem i nie tylko, mam nadzieję, że więcej z Was się dołączy do tego, może jakieś stowarzyszenie otworzymy, może coś. Ja jestem za. Ja jestem społecznik z natury, więc ja chętnie, że tak powiem, się zajmę takimi rzeczami. A jak są jeszcze chętni do tego, że mogliby wesprzeć taki projekt, bardzo proszę. Bardzo proszę. No. To do zobaczenia. Miłego sobotniego popołudnia Wam życzę tymczasem. No i oczekujmy na godzinę 16, to już za parę godzin. Na tą demonstrację Polaków w Harlow. Podobno w Birmingham ma być też dzisiaj jakaś demonstracja Polaków przy Domu Polskim, gdzie mają płonąć znicze i kwiaty być położone. Właśnie się wybieram do centrum Birmingham na spotkanie z moimi widzami i przyjaciółmi jednocześnie. Może się tam przejdziemy, bo będziemy niedaleko. Tylko nie wiem, na którą godzinę to jest. Ma też na 16, wszystko o jednej godzinie. No to akurat. A ja sobie za chwilę włączę BBC, zobaczę, czy może coś mówię na ten temat. To do zobaczenia, na razie, pa.